W dzisiejszym materiale przyjrzymy się bliżej jednej z największych, o ile nie największej, koparce zgarniakowej w historii, która swego czasu dzierżyła również tytuł największej koparki jednonaczyniowej w ogóle. Jak potoczyły się losy amerykańskiego giganta? Panie i panowie, przed wami Big Maski. Zaczynajmy. Od lat lokalni mieszkańcy małego miasteczka Cumberland w stanie Ohio opowiadają ludziom o wielkim szczupaku królującym nad brzegiem rzeki Muskinga. Zanim jednak miłośnicy wędkarstwa w pośpiechu sięgną po swoje zestawy, muszę Was rozczarować, bo bohater dzisiejszego materiału to nie król wód, ale największa na świecie koparka zgarniakowa. Co kryje się za tą nazwą? Otóż są to koparki jednonaczyniowe stosowane w górnictwie odkrywkowym do zdejmowania nadkładu i bezpośredniego transportowania go na zwałowiska zewnętrzne dzięki zgarniakowi operującemu na długim wysięgniku. Głównymi zaletami tych rozwiązań w porównaniu do koparek jednonaczyniowych łyżkowych są m.in. zasięg, bezpośredni transport nadkładu nad powierzchnią terenu robiska oraz możliwość pracy bez konieczności stosowania transportu technologicznego, czyli m.in. wozideł sztywnoramowych. Oczywiście wiąże się to również z wieloma wadami i ograniczeniami, dlatego wykorzystanie koparki zgarniakowej jest ściśle uzależnione od parametrów topograficznych terenu oraz geotechnicznych urabianych skał. Swoją drogą w przyszłości postaram się przygotować materiał zabierający porównanie wszystkich rodzajów kopary, a na jego podstawie zagłębię się bardziej w kryteria decydujące o wyborze rozwiązania do konkretnego zastosowania. Tymczasem wracajmy do historii bohatera dzisiejszego materiału. Historia powstania Big Maskiego jest ściśle związana z kopalnią Central Ohio Coal, która należała do dywizji American Electric Power. W 1952 roku wyżej wspomniana kopalnia zainicjowała eksploatację złóż węgla o nazwie Max Creek w pobliżu wsi Cumberland w hrabstwie Muskingham, jednocześnie podpisując umowę z Ohio Power Company na dostawę węgla do nowo powstałej elektrowni w Beverly. W 60. roku zarząd elektrowni postanowił zwiększyć wydajność jednostki poprzez dodanie trzech bloków, co spowodowało, że Central Ohio Coal musiał drastycznie zwiększyć wydobycie węgla. Kopalnia stanęła przed wyborem zakupu kilku mniejszych maszyn, pozwalających utrzymać wymagany poziom wydajności lub wyposażyć swój park maszynowy w jedną olbrzymią koparkę. Głównym powodem, przemawiającym za wyborem drugiej opcji, była głębokość złoża, która sięgała 50 metrów, i obawa, że mniejsze maszyny nie poradzą sobie z usuwaniem nadkładu na tej głębokości bez pomocy transportu technologicznego. Mając już listę oczekiwań co do nowego nabytku, w 1966 roku kopalnia zwróciła się z zapytaniem do firmy Bucyrus Erie, licząc, że uda im się zbudować odpowiednią koparkę. Po zweryfikowaniu potrzeb klienta, Biusairos wyszedł z inicjatywą wykorzystania wcześniej już wspomnianej koparki zgarniakowej, która, według ich wstępnych wyliczeń, byłaby w stanie usunąć 8000 yardów nadkładu na godzinę, co umożliwiłoby odkrycie bogatego wsiarkę węgla brunatnego na głębokości do 55 metrów, a według niektórych źródeł, nawet 60, zachowując wymaganą wydajność. Kopalnia zaakceptowała rozwiązanie i tego samego roku ruszyły prace projektowe, a trzy lata później powstał jedyny egzemplarz modelu 4250W. Oczywiście, tak jak w przypadku większości olbrzymich maszyn, końcowy montaż Big Maskiego odbył się w siedzibie klienta. Po wyprodukowaniu części z South Milwaukee w stanie Wisconsin do Cumberland wyruszył transport składający się z 340 wagonów kolejowych i 260 ciężarówek. Wyobrażacie to sobie? Zakładając późne lata 60., było to potężne przedsięwzięcie logistyczne. I nie tylko logistyczne, ponieważ całkowity koszt inwestycji wyniósł ówcześnie 25 milionów dolarów, czyli współcześnie blisko 200. Biorąc pod uwagę, że jest to w gruncie rzeczy tylko jedna maszyna, to kwota robi olbrzymie wrażenie. Po dostarczeniu wszystkich komponentów na teren kopalni, procedura montażu zajęła blisko 200 tysięcy roboczogodzin, a koparka zainicjowała pracę 22 maja 1969 roku. Czas, by przyjrzeć się nieco bliżej bohaterowi dzisiejszego materiału, oczywiście zaczynając od wymiarów. Całkowita długość Bigmaskiego wynosiła 148,5 metra przy długości ramienia wynoszącej 94. Szerokość ponad 46 metrów, a całkowita wysokość niemalże 68. Przy czym gabaryt samej koparki można przyrównać wysokością do sześciopiętrowego budynku, a to wszystko przy wadze opiewającej na 12,2 tysiąca ton lub 13,5 uwzględniając jako jednostkę tony amerykańskie. Nie ma co ukrywać, Big Maski był prawdziwym kolosem. Oczywiście w tym miejscu nie możemy pominąć olbrzymiego zgarniaka, który został wyposażony bohater dzisiejszego materiału. Jego pojemność wynosiła około 170 metrów sześciennych, co pozwalało jednorazowo przemieszczać nadkład o masie blisko 300 ton przy masie własnej 210, a to wszystko zawieszone na stalowych linach o średnicy 130 mm. W dalszej części materiału na chwilę wrócimy do kwestii zgarniaka, tymczasem przejdźmy do specyfikacji. Koparkę w pełni zasilała energia elektryczna dostarczona pod napięciem 13,8 kV za pośrednictwem przewodu wleczonego z własnym zespołem zwijającym. Pozwoliło to na zasilanie głównego napędu składającego się z 18 silników prądu stałego o mocy 750 kW każdy oraz 10 silników również prądu stałego o mocy 466. Podczas pracy Big Mask zużywał równowartość energii elektrycznej wykorzystywanej przez 27,5 tysiąca gospodarstw domowych, co oprócz dziesiątek tysięcy dolarów na godzinę w samych kosztach energii wymagało podpisania specjalnych umów z lokalnymi dostawcami prądu w Ohio, którzy musieli liczyć się z olbrzymim dodatkowym obciążeniem sieci. Oczywiście, ze względu na niższą stawkę za kilowatogodzinę w nocy, Big Maski pracował całą dobę 7 dni w tygodniu z wyjątkiem Bożego Narodzenia, usuwając około 2,5 miliona metrów sześciennych nadkładu miesięcznie z naciskiem na najwyższą wydajność właśnie w nocy. Po usunięciu całego nadkładu w zakresie obszaru roboczego bohater dzisiejszego materiału był w stanie przemieścić się samodzielnie na kolejne stanowisko z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych nóg sterowanych hydraulicznie. Tak, dobrze słyszeliście, Big Mask był czymś w rodzaju maszyny kroczącej, no może nie takiej jak w Gwiezdnych Wojnach, ale jednak. Prześmiewczo nazwane buty maskiego o długości niespełna 40 metrów pozwalały na poruszanie się Olbrzymowi oczywiście po wcześniej przygotowanym i utwardzonym gruncie, z prędkością około 162 metrów na godzinę. Ta zawrotna prędkość powodowała, że kolejne stanowiska robocze znajdowały się maksymalnie w promieniu 1,6 km, co i tak w skrajnych przypadkach oznaczałoby wędrówkę kolosa przez niemal 10 godzin. Oczywiście kopalnia nie mogła sobie pozwolić na tak olbrzymią stratę czasu. Warto w tym miejscu również nadmienić, że za obrót wielkiej koparki podczas pracy odpowiadał łożyskowany pierścień o średnicy blisko 27 metrów. Mam dla Was ciekawostkę, którą znalazłem na jednej z amerykańskich stron poświęconych bohaterowi dzisiejszego materiału. Mianowicie jako przykład problemów napotkanych przy projektowaniu Big Maskiego, biuro konstrukcyjne firmy Bucyrus musiało zmierzyć się z olbrzymim momentem zginającym, który generowała masa pełnego zgarniaka wynosząca sumarycznie ponad 500 ton, zawieszona na ramieniu o długości przekraczającej 90 metrów. Oczywiście trzeba tu również wziąć pod uwagę takie czynniki potęgujące zjawisko jak podnoszenie i kołysanie zgarniaka, a to wszystko zwieńczone milionami cykli pracy, jakie miała wykonać koparka. Na co w tej sytuacji wpadli konstruktorzy? Otóż części składowe wysięgnika napełniono azotem do ciśnienia około 700 kPa. Ewentualna utrata gazu, która świadczyłaby o pęknięciu którejś z części konstrukcyjnych wysięgnika, objawiała się spadkiem ciśnienia na manometrze. Oczywiście niektóre wahania wynikały z różnicy temperatur, ale gdy ciśnienie spadło poniżej ustalonego poziomu, włączył się alarm, który ostrzegał operatora przed zagrożeniem i sugerował natychmiastowe zaprzestanie prac. A co wy sądzicie o takim rozwiązaniu? Dajcie znać w komentarzach. Przytoczę w tym miejscu również historię najcięższej awarii Big Maskiego podczas jego 20-letniej służby. Otóż legendarny przestój, bo tak nazwał go rozmówca w jednym z artykułów, trwał blisko 10 miesięcy. Awarii uległ łożyskowany pierścień obrotowy, o którym wcześniej już wspominałem. Operacja była niezwykle problematyczna, bo wymagała wstępnego demontażu, a następnie podniesienia korpusu Bigmaskiego, wyciągnięcia pierścienia za pomocą kilkunastu katów D9, a część musiała zostać finalnie w pełni zregenerowana i dodatkowo wzmocniona. Przy tej operacji pracownicy kopalni zostawali na 10-godzinnych zmianach 7 dni w tygodniu. Oczywiście wszystkie niedziele były płacone podwójnie, a święta potrójnie. Jak wspomniał rozmówca, pracownicy nazwali ten przestój pożyczką hipoteczną, bo w tym czasie nadpłacono kredyty wielu domów z pobliskich miejscowości. W związku ze spadkiem zapotrzebowania na węgiel wysokosiarkowy z Ohio po blisko 22 latach pracy i usunięciu około 500 milionów metrów sześciennych nadkładu, w 1991 roku Big Mask został wycofany z eksploatacji. Emerytura koparki została przypieczętowana ustawą o rekultywacji górnictwa odkrywkowego, uchwaloną przez kongres pomimo próby sprzedaży kolosa, nie znaleziono chętnego. Brak zainteresowania podyktowany był przede wszystkim kosztami eksploatacji i stosunkowo małą wydajnością, zwłaszcza w porównaniu do koparek wielonaczyniowych używanych m.in. w Europie. W końcu w 1999 roku American Electric Power zdecydował się na odsprzedanie Big Maskiego w postaci złomu w firmie Mayor Pollock Steel. Jako pomnik upamiętniający upadłego giganta oraz wszystkich pracowników kopalni postanowiono oszczędzić wcześniej wspomniany zgarniak, który znajduje się obecnie w Parku The Wilds utworzonym na terenie dawnej kopalni. Tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału. Dajcie znać, co wy sądzicie o Big Maskim oraz zamyśle budowania olbrzymich koparek zgarniakowych. Pamiętajcie również o subskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się, cześć!